Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I nie wiem, czy to będzie kolejna część vloga, czy to będzie połączone z poprzednią, czy będzie oddzielnie, tego Wam nie powiem. Wszystko się okaże w praniu, jak będę, słuchajcie, edytować Wam materiał. Przybywam do Was z dużą przesyłką, a mianowicie z Open Boxem. Najpierw zajmiemy się otwarciem tej przesyłki. Jest to przesyłka, już wiem, że z Dress Lily. Jest to przesyłka świąteczna, typowo świąteczna. W jednej części, w kolejnej nagram Wam try on haul i również to będzie właśnie Dress Lily świąteczna przesyłka. Także let's do this. Sprawdźmy, słuchajcie, ja jestem mega ciekawa. Ja już nie pamiętam, co zamówiłam. Nie wiem tylko, dlaczego jest tych rzeczy tak dużo. Nie pamiętam, czy miałam wybrać do jakiejś kwoty, czy jakąś ilość rzeczy, ale wiem jedno. Będzie tutaj coś na rozdanko, ale nie jestem pewna i teraz nie zapeszam. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zostańcie ze mną do samego końca tego filmu, a na pewno się wszystko okaże. Więc co? No zaczynamy, słuchajcie. Rzeczy jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12 chyba, masakra, to jest bardzo duża przesyłka, słuchajcie. Widzę, że nawet tak, jest ta jedna rzecz, którą zamówiłam i myślałam i bałam się, czy ona wliczy się, słuchajcie, w tą przesyłkę, czy po prostu nie będzie to jako backup. Ale widzę, że mi też to przysłali, także bardzo, bardzo mnie to cieszy, to znaczy, że chyba w tej cenie, w tej całej wartości, jaką mogłam sobie wybrać, się zmieściłam. Także co? Nie przeciągajmy. Zaczynamy. Zaczniemy od rzeczy pierwszej. Nie pamiętam już właśnie nawet, które z rzeczy tutaj zamawiałam jakby podwójnie dla Was właśnie na jakieś rozdanie. Nie wiem, no na pewno okaże się tutaj w praniu. Wydaje mi się, że tych rzeczy zamawiałam chyba dwie na rozdanie. Ale tak jak mówię, wszystko okaże się w praniu. Także zaczynamy. Rzecz pierwsza, tutaj mamy przekierowanie w ogóle do strony www.dresslily.com. Jest ona świąteczną rzeczą w rozmiarze 10, czyli 38. Taka metka. Czekajcie, tylko ściągnę. Fajny materiał, jak na razie widzę, że fajny materiał. Poczekajcie, staram się też to jakoś tutaj poukładać, żeby jeszcze pokazać też na Instastory. Taka bluzeczka, wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać na święta, w ogóle fajna jako nawet też piżamka, ale taka do chodzenia po domu, myślę, że do leggingsów, naprawdę super. Fajnie, że jest taki rękaw, słuchajcie, do łokcia, bardzo mi się to podoba, bardzo ładny kolor, fajnie wykonana, fajna kolorystyka, wydaje mi się, że będzie mi fajnie pasować, no i jestem przekonana, że rozmiar też będzie dobry. Fajna, elastyczna, tutaj na dole jest tak jakby troszeczkę, no jak się to mówi, taka przyokrąglona, w sensie widzicie, nie jest na prosto ścięta. Także coś takiego, jeżeli chodzi o materiał, czekajcie, już Wam zaraz coś może powiem. 95% bawełna i 5% spandex. I chyba to się zgadza, bo naprawdę jest taka przemiła w dotyku i elastyczna. Naprawdę elastyczna. Wydaje mi się, że jako SK, MK i mała LK sprawdzi się świetnie. Także to jest rzecz numer jeden. I jak na razie bardzo, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że będzie leżała idealnie. Dobra, na razie ją tutaj schowam, dlatego że będę chciała Wam, tak jak mówię, nagrać jeszcze na Instastory. Rzecz numer dwa mam tutaj, tak patrzę, czy jest to, już widzę, że jest rozmiar S wzięty. Nie wiem, czym się sugerowałam, już teraz naprawdę nie pamiętam, ale już widzę, że jest też fajna. O, fajna. Chyba dobrze, że wzięłam S-kę, ale świetna. Znaczy, mam nadzieję, że w biuście wejdę, tylko to. Taka łódeczkowa, ale myślę, że nawet do białych ramionczek, zobaczcie, też fajnie. Z takim świątecznym nadrukiem i ona ma fajnie tutaj obcięte rękawy. W sensie, wiecie, ma takie obcięcie na rękawku. I rękaw również nie będzie cały, on jest taki 3/4. Także taka fajna, myślę, że też do wielu stylizacji. Prosta, ale tak jak mówię, prosta, ale świąteczna. Na vlogmasa świetnie się spisze. Także rozmiar S tutaj wzięłam. Nie wiem dlaczego, nie mam żadnego pojęcia. Nie jest już tak elastyczna jak ta poprzednia. Sprawdźmy sobie, jaki tutaj mamy materiał. 95 po, nie wiem co to jest, bo to nie po polsku w ogóle, 5% rayon i 95 poli u coś tam, czyli chyba
no nie wiem, czy nie poliester, nie mam pojęcia. Taka, widzicie, materiał jest taki lekko jakby prześwitujący, przybija, ale właśnie tak jak mówię, nie jest ona nadająca się. Także to nie jest bluzka, która się rozciągnie i dopasuje na nas, więc albo będzie dobra, albo będzie za mała. Zrobimy sobie w następnej części try on haul i się przekonamy. Coś czuję, że nie założę do niej stanika, że nie będę w stanie tutaj stanika włożyć. Jest ona jednak tutaj wąska. Także tak jak mówię, nie wiem dlaczego zasugerowałam się i wzięłam rozmiar rozmiar 8. Nie wiem dlaczego. Sprawdzę to za chwilę. No nie mam pojęcia. Jakoś musiało coś być takiego na zdjęciu, że stwierdziłam, że w dziesiątkę nie wejdę. Albo może nie mieli dziesiątek. Też tak może być, bo wiem, że też tak było. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz, i jej byłam bardzo ciekawa, chodziło mi i o materiał, i o wszystko, dlatego że jest przepiękna. Jest to chyba rozmiar M, o ile się nie mylę. Tak, będzie to rozmiar M. A, to jest taka śliska, już widzę. No ciężko właśnie było mi to dostrzec, ale fajna, wow. Wow, no piękna jest. Piękna jest, dziewczyny, super, bardzo śliski materiał, taka świąteczna, słuchajcie, jak poducha dosłownie, na łóżko gdzieś narzucić i jako taka kotarka, kotarka, no na pewno kotarka, jako poduszka. Taka bluza, będę ją nosić po prostu w okresie świąt, myślę, że naprawdę jest urocza, bardzo fajny jest ten motyw, jest ona z kapturem, bardzo śliski taki materiał, fajny, fajny, śliski i tutaj znowu ten misiek, jest przepiękna. Jest przepiękna i tak jak mówię, jestem przekonana, że rozmiar będzie dobry. Jest ona z takich lekko rozciągliwych. Ma tutaj taką kangurową kieszeń z przodu, także naprawdę wow. 8% spandex, 92% poliester, ale ona jest taka lekko nadająca się. Przepięknie wygląda ten motyw tego miśka. Cudowny. Świetny, bardzo ją będę chyba lubić, słuchajcie, w święta. Także to jest rzecz kolejna. Wszystkie linki z cenami ze wszystkim będziecie mieli, słuchajcie, będziecie miały na dole pod filmem. Wow, no tu już mi się nastrój poprawił. Jedziemy dalej. Mam tutaj bluzeczkę następną, też chyba rozmiar M. Już Wam pokazuję. Ja nie pamiętam za bardzo, to znaczy mniej więcej kojarzę, ale nie do końca. Tu widzę, że jest taki też śliski materiał, to już chyba może nie do końca jest fajne. Fajny kolor, taki niebieski, taka niebieska. Nie pamiętam, kurczę, którą ja teraz brałam na rozdanie, słuchajcie. Ale fajny niebieski kolor z takim bałwankiem. Na pewno coś Wam na rozdanie wybiorę, teraz jeszcze na razie nie pamiętam. Muszę dojść do końca tej przesyłki, wtedy będę wiedziała, która była na rozdanie. Tak to wygląda. Nie wiem, czy nie wzięłam ich dwóch i właśnie jedna chyba z nich miała być na rozdanie. Ale teraz nie pamiętam. Śliski materiał, też bardzo ładnie wykonana, naprawdę bardzo ładnie. Zobaczmy materiał. I tutaj mamy co? 95% poliester, 5% spandex. I to już jest bluzeczka też taka delikatnie nadająca się. Przepiękny ma dla brunetek, słuchajcie, też, ale dla blondynki również. Fajny ma nadruk i to jest taki śliski, śliziutki materiał. Bardzo, bardzo fajna. Taka będzie chyba bardzo miła do ciała. Także na razie odkładam ją, bo coś mi świta, że ona mogła być na rozdanie, ale teraz nie pamiętam. I nie wiem, czy to nie była... Czy to nie było coś podobnego do niej? Teraz już wiecie, co dziewczyny zgłupiałam. Chociaż nie wiem, czy to nie są dwie takie same. Poczekajcie, niech nam się przyjrzy. Tu chyba miało być na rozdanie. Tu jest rozmiar M i rozmiar M. Opisy mają lawa, lawa. No zobaczymy, może to miało być na rozdanie, ja już nie pamiętam, ale na pewno na końcu filmu się dowiecie, co będzie na rozdaniu. Otwieram rzecz kolejną, tutaj już nie jest do końca śliski materiał, ale też trochę śliski, ale taki zupełnie inny, zaraz sobie przeczytamy, zupełnie inny. Ona ma takie tutaj, słuchajcie, ramionka, bardzo fajny taki... Taki nie bluzkowy, a taki prawie że sweterkowy. Fajny, porządny ten materiał. Tak to wygląda. Podoba mi się już na pewno kolorystyka. Będzie też bardzo ładna, taka świąteczna, super wydanie. Można to nosić, tak jak widzicie, na ramionka. Mam nadzieję, że rozmiarowo będzie dobre. I tak wygląda ta bluzeczka. Rękaw również tu wydaje mi się, że on nie będzie cały. On jest chyba taki 3/4, tak myślę. No, jest to już mniej nadający się materiał. Na dole ma taki ściągacz. Ściągacz jest taki dość elastyczny, ale sama bluzka w sobie nie bardzo. Poliester 95 i spandex 5%. No, zobaczymy. Zrobimy sobie try on haul,
ale jak na razie bardzo mi się podoba ten motyw, jest bardzo w klimacie świątecznym, do blond włosów, troszeczkę ciemniejsza oprawa oka i naprawdę może to wyglądać świetnie. No i tak jak mówię, tutaj ma jeszcze ramionka, także i bez stanika, i ze stanikiem powinno być super. No i coś mi się wydaje, że właśnie taką samą będę miała dla Was na rozdanie i również w tym samym rozmiarze. Także nawet jej nie odpakowuję póki co, bo widzę, że to jest dokładnie z tym samym opisem, co ta poprzednia. Więc póki co to będzie też bluzeczka na rozdanie. Zresztą tak jak mówię, na końcu filmu wszystko się dowiecie, wszystko Wam powiem. Dalej mam następne dwie, chyba takie same. Nie wiem, jak otworzę, to się dowiemy. Tutaj mamy tak, Light Grey M, a tu Light Grey M. Niby chyba coś podobnego. Jedna jest bardziej zwinięta, druga jest bardziej ułożona. Odwinę tą taką rozwiniętą jakby, taką, tak była wsadzona trochę tak niefortunnie. Tak jakby ktoś, nie wiem, w biegu chyba jeszcze ją może przymierzał, słuchajcie, nie wiem. Dobra, otwieram. Zaraz przekonamy się. To jest taka, widzę, że jest takim jakby chyba półgolfem czy coś. Nie wiem, o co kaman. Tak, ona jest takim półgolfem, znaczy półgolfem, z takim wywiniętym golfem. Zobaczcie, fajna szara, też mi się podoba. Podoba mi się też motyw. Motyw oczywiście w klimacie świątecznym, tak jak cała zresztą ta właśnie, te zamówienia i ta w sumie kolekcja, bo tu właśnie chodziło o okres świąteczny. Szara bardzo będzie fajnie wyglądać i do brunetek, i do blondynek, i do szatynek. Raczej chyba długi rękaw. Tutaj jest taka ze ściągaczem. Fajnie to wygląda. Zobaczymy oczywiście, jak sobie przymierzymy. Na pewno, że jedno też brałam dla mojej psiapsiułki, także na końcu filmu powiem Wam, co będzie na rozdaniu, a co po prostu było dla mojej psiapsiuły, bo tak jak mówię, teraz naprawdę nie pamiętam. Mamy jeszcze tutaj ostatnie trzy rzeczy. Kolejna z rzeczy to jest Black rozmiar M. Zobaczmy, zupełnie też inny materiał, fajnie wykonana, widzę, że fajnie. I tak samo możemy nosić normalnie, można nosić na ramionka, w takie kocie mikołajki, tak to wygląda. I to już jest taka też troszeczkę dłuższa, można by powiedzieć, taka krótka tunika, bo to nie jest tunika, nie wypadnie to jako tunika, w zależności też od wzrostu i tak dalej. Tutaj mamy ściągacz, bardzo taki fajny, elastyczny. 95% poliester, 5% spandex, czyli tak samo jak poprzednio. Także taki wzór świąteczny w takie śnieżynki i w takie kociaki, mikołajki. No i rękaw jest, słuchajcie, tutaj taki do łokcia również lub taki, nie wiem, no może 3/4 i tutaj ma takie 3 guziczki. I wydaje mi się, że chyba coś tu zamówiłam albo podobnie, albo już sama zgłupiałam. Także to jest rzecz kolejna i zobaczmy sobie kolejne jeszcze dwie ostatnie plus trzecia taka dodatkowa, która jest tłem. Nie wiem tylko gdzie ja te tło bym sobie to miała ustawić, ale coś pokombinujemy, żeby było u nas świątecznie na vlogmasie, chociaż przez chwilę, ale mówię, no nie obiecuję, bo nie wiem gdzie będę mogła je tutaj zawiesić. Sprawdźmy sobie rzecz przedostatnią. To jest już taka trochę inna, widzę. To już jest taka tuniczkowa. Tak, to już będzie tuniczkowa. Ma takie ramionko, takie zobaczcie, w taką plecionkę w ogóle. Tak plecione. Tutaj jest tak, o, w mikołaje, czyli również fajny, świąteczny, słuchajcie, wzór. Trochę taki śliski materiał. Rękaw jest taki, no myślę, że 3/4 bym go nazwała. Tutaj jak widzicie jest taka trochę sukieneczkowa. Tak przynajmniej to wygląda. Więc to fajnie na jakieś ciemne, czarne rajstopy lub leginsy. Jeżeli chodzi o materiał, 65% koton, czyli bawełna i 35% poliester. No nie wiem, ciężko mi to stwierdzić, bo jakoś tak, no może i jest ta bawełna, nie wiem, przepleciona. Jest to taki troszeczkę, jak widzicie, prześwitujący materiał, ale elastyczny, także powinno to fajnie, powinno to naprawdę fajnie wyglądać. Tak jak mówię, rozmiar M. Na pewno zrobię Wam try on haul z tymi rzeczami, które zostawiam. Natomiast te, które będą dla Was, no to dowiecie się, tak jak mówię, w drugiej części. Ja sobie muszę to wszystko sprawdzić, zobaczyć w mailu, jak ja to zamawiałam i które, bo już nie pamiętam, które miało być na rozdanie, a które było dla mojej przyjaciółki. Bo naprawdę powiem Wam, że teraz po prostu mam kocioł. Teraz to już po prostu zgłupiałam i nie pamiętam, co było co. Dobra, i ostatnia z rzeczy, jeżeli chodzi o odzież, jest to taka
Nie wiem, bluza, bluzka, zaraz się okaże. Bluza chyba. Bluza różowa, różowo-fioletowa. Bardzo taki ciekawy kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. Nie wiadomo, co to za kolor, ale taki różowo-fioletowy. Z długim rękawem, z kapturem. Taki ma kaptur. Śmieszny materiał. Nie miałam chyba nigdy takiej bluzy z takim materiałem. Czy ona ma tu kieszeń? Nie ma żadnej kieszeni, ale ma bardzo piękny nadruk z takimi kotami. Kotów u mnie nie mogło zabraknąć. Również jest właśnie w takim klimacie fajnym, świątecznym. Specjalnie taki kolor, taki jagodowy, troszeczkę nie wiem. I materiał jest to 65% poliester i 35% bawełna. I to już jest fajna bluza, taka widzę naddająca się, rozciągliwa, powinna być naprawdę fajna. Mam ochotę już po prostu w nią wskoczyć. To jest rzecz, słuchajcie, ostatnia, jeżeli chodzi o Ciuchland, czyli o rzeczy do noszenia. A teraz pokażę Wam jeszcze potroszę tło, jakie zamówiłam. Tutaj mamy dodatkowo jakieś haki, haczyki do zawieszenia tegoże tła. A tło wybrałam Wam takie, tylko tak jak mówię, no nie gwarantuję i nie mam pojęcia, gdzie i jak ja będę mogła to zawiesić, żeby Wam móc po prostu na tym tle nagrywać. Tutaj mamy meteczkę, mamy tutaj, no... Nie wiem, jak się to, słuchajcie, zahacza, bo tutaj nie ma żadnej dziurki, żeby włożyć na przykład cokolwiek. Powiem Wam, że nie wiem. Nie wiem, jak tutaj działają te niby haczyki. Ja sprawdzę. Tak. Tak jakby to miało iść po prostu tu, być wsadzone w to i ten haczyk gdzieś można zaczepić. Tak by to musiało iść. Czyli te haczyki muszą być tutaj wsadzane, a dopiero później ewentualnie na jakichś kółkach. I widzę, że to jest takie podwójne, w sensie, że to jest chyba tutaj szczepione. To będzie w takiej podwójnej, no nie wiem, no teoretycznie mogłabym to mieć tutaj na przykład na całej szafie i byłoby to całym moim tłem, ale nie wiem, czy mi się uda to po prostu jakkolwiek tutaj przymocować. Oczywiście się postaram i wtedy byłoby takie fajne, całe świąteczne tło z takim motywem. Jest ono dość długie, bardzo długie. Wszystkie linki, jeżeli chodzi o ceny i tak dalej, to będziecie miały w opisie pod filmem. Bardzo świąteczne tło, w każdym razie bardzo na razie mi się podoba. Będę chciała je tutaj jakoś zamontować do tej szafy, bo w sumie tutaj najczęściej dla Was nagrywam. Ciężko będzie mi to zrobić gdzieś na przykład na drzwiach, ale zobaczcie, mamy tutaj ciastka, mamy tutaj gingerbreada, gdzieś jakąś choinkę, tutaj mamy co? Prezenty, także no takie bardzo, bardzo świąteczne wydanie tła. Chciałam tło specjalnie pod vlogmasa, zobaczymy tylko jak mi się uda je przymocować, bo ono mogłoby być tylko na szafie, z tego co widzę, to tu jeszcze mam ścianę i drzwi. Więc zobaczymy, nie mogę nic zagwarantować, postaram się to zrobić jak najlepiej będę potrafiła i dostosować to jakoś w moim pokoju, żeby jednak ten vlogmas w te święta jakoś, wiecie, był tak świąteczny, w klimacie świątecznym. Postaram się. Także rzecz kolejna to tło. Także sklepowi Dress Lily ja bardzo serdecznie dziękuję, a Was odsyłam do wszystkich linków, które są w opisie pod filmem. No i oczywiście wyczekujcie następnej części tego filmiku, czyli Try On Haul. I oczywiście w drugiej części, tam gdzie będzie Try On Haul, wiecie się, co będzie na rozdanie. Także oczekujcie rozdania takiego przedświątecznego. Postaram się ten film też zmontować i w miarę jakoś szybko udostępnić. Wydaje mi się, że tam chyba nie miałam żadnego ograniczenia czasowego. Jeżeli tak, no to już nic nie przeskoczy i nie poradzę. Postaram się oczywiście dostosować do wszystkich warunków. No a Wy wyczekujcie na to, co w tym rozdaniu będzie. Bo coś będzie. Także ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że cokolwiek z tych rzeczy przykuło Waszą uwagę i że tak samo jak ja nie możecie się doczekać na przymiarkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Także do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. To był open box przesyłki świątecznej z Dress Lily Christmas. Także do usłyszenia. Widzimy się niebawem. Buziaki. Bajo!